orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2024 roku dla Pedro Regis z Anguery w Brazylii. Matka Boża zwraca się do nas: drogie dzieci, jestem waszą matką, wyniesioną do nieba w ciele i duszy. Mój Jezus jest waszym wielkim przyjacielem. Matka Boża prosi, abyśmy Mu zaufali, a On wynagrodzi nas niebem. Maryja prosi, byśmy podali jej swoje dłonie, a ona poprowadzi nas do świętości. Maryja prosi, abyśmy odwrócili się od świata i szukali skarbów nieba. Nie zapominajmy, wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boga w nas będzie wieczna. Wierzmy w Jezusa, gdyż w Nim jest nasza nadzieja. Tylko On jest naszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Matka Boża prosi, abyśmy się modlili, abyśmy dbali o swoje życie duchowe i abyśmy pozwolili, by nas prowadziło działanie Ducha Świętego. Matka Boża kolejny raz zachęca nas do odwagi, gdyż wskazała nam drogę. Decyzję, by pójść w kierunku nieba, należy podjąć i zależy to od nas. Nie pozwólmy, by nasza wolność uczyniła nas duchowo ślepymi. Naszym celem musi być zawsze niebo. To orędzie Maryja przekazała w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Matka Boża dziękuje nam, że pozwoliliśmy jej zjednoczyć się razem. Błogosławi nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosząc, byśmy pozostali w pokoju.